Planeta Sportu. Kończy się pierwsza runda Krajowej Ligi Zapaśniczej. Jak pan podsumuje w ogóle ten pierwszy miesiąc funkcjonowania tego projektu? Od strony organizacyjnej na pewno wszystko wychodzi dobrze. Widzimy, sale pełne są kibiców. Od strony sportowej również poziom sportowy idzie w górę. Drużyny wzmacniają się zawodnikami zagranicznymi. No myślę, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Trzeba pracować dalej, się rozwijać. Jakiś czas temu w Polsce, nie tylko w Polsce, przewinęła się debata na temat wykluczenia zapasów z Igrzysk Olimpijskich. Czy Krajowa Liga Zapaśnicza ma być takim właśnie kartą przetargową w rozmowach z MKOL-em, żeby to dalej było w Igrzyskach, zapasy, ten piękny sport? No na pewno tak, bo nie ma żadnej zawodowej ligi na świecie zapaśniczej oprócz naszego kraju. MKOL podchodzi do sprawy w ten sposób, że liczy badania z oglądalności i na tym poziomie wrzuca dyscypliny do programu Igrzysk Olimpijskich. No i na pewno będzie to się jakoś przyczyniło. Mamy taki plan, żeby stworzyć ligę międzynarodową, europejską, w tym właśnie formacie, czyli trzy style w jednej drużynie. No i myślę, że rzeczywiście będzie to miało wpływ na to, że zapasy będą popularniejsze, a tym samym, że będą bezpieczne między dyscyplinami olimpijskimi. A tutaj na polskim podwórku rozszerzenie jeszcze tej ligi o kolejne kluby, jest taki pomysł? Tak, oczywiście. W przyszłym sezonie już będzie na pewno co najmniej 10 klubów. Dążymy do tego, żeby było 12, maksymalnie 14. Dążymy też do tego, żeby stworzyć drugą ligę. W Polsce jest 150 klubów zapaśniczych, także pole do popisu jest bardzo duże. No ale to jest początek, od czegoś musieliśmy zacząć. I tyle. Planeta Sportu.